Szanowni Państwo, to zaszczyt dla mnie reprezentować pana ministra Krzysztofa Jurgiela, który pozdrawia Państwa serdecznie i dziękuję za zaproszenie. Niestety ze względu na inne obowiązki nie mógł uczestniczyć. Będę starał się pana ministra zastąpić. Szanowni Państwo, targi, które odbywają się tu w Warszawie, w stolicy, są istotnym wydarzeniem na mapie targowej nie tylko Polski, ale Europy. Cieszymy się, że do Polski przyjeżdżają wystawcy z wielu krajów, że prezentują swoją żywność. Oczywiście z punktu widzenia Ministerstwa Rolnictwa jest bardzo, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest bardzo ważne, aby polscy konsumenci mieli szeroką ofertę. Polacy są narodem otwartym, narodem, który chętnie sięga po produkty, które oferowane są w sieciach dystrybucyjnych, oferowane są polskim konsumentom, ale oczekiwania konsumentów ciągle rosną, dlatego targi są miejscem, gdzie można pokazać nowości, gdzie można zapoznać się z nowościami, gdzie można te nowości zaprezentować. I to jest bardzo ważne dla rozwoju rynku żywnościowego. Polskie rolnictwo stara się nadążać za trendami światowymi, polskie przetwórstwo rolno-spożywcze nadąża za trendami światowymi, a w wielu dziedzinach je wyprzedza. Mamy szeroką ofertę produktów rolno-spożywczych i takie zderzenie na targach, takie porównanie, takie popatrzenie na osiągnięcia zarówno światowe, jak i krajowe daje możliwość wyboru. Jestem przekonany, że konsumenci nie tylko polscy, ale całego świata coraz chętniej będą wybierać produkty polskie, ale oczywiście, tak jak mówiłem, jako naród otwarty sięgamy także przy okazji różnych spotkań, różnych wydarzeń. Niedawno mieliśmy święta Wielkiej Nocy, więc przy stołach, a polska tradycja biesiadowania jest bardzo utrwalona w polskim narodzie, to sięgaliśmy po różne produkty, ale tak jak powiedziałem, najczęściej wybieramy te bliskie naszemu sercu. Zachęcam do tego, aby zwiedzać, patrzeć na te targach, popatrywać na te targi i na tych targach szukać nowości, a jednocześnie uczyć się wzajemnie tego, jak konsumentom zaoferować najlepsze, wysokiej jakości produkty. Jako resort rolnictwa bardzo mocno wspieramy właśnie żywność wysokiej jakości, żywność, która daje możliwość coraz większego zaspokajania oczekiwań konsumentów. Jestem przekonany, że na tych targach zgromadzili się najlepsi producenci, najlepsi przetwórcy, najlepsi dystrybutorzy. Życzę wielu udanych kontraktów z pożytkiem dla polskich konsumentów. Pan minister mówił o Wielkanocy. Ja myślę, że takim symbolem żywieniowym świąt wielkanocnych jest tradycja śniadania, tradycja stołu. Nawet w tym okresie, kiedy no nie było naszego państwa, zawsze była ta tradycja polskości wyrażana także w obszarze spożywania żywności, czy mówiliśmy tu o Wielkiej Nocy, czy Wigilii, czy innych formach, a więc no zawsze to wszystko trzeba łączyć także z takimi wymiarami szerszymi i myślę, że to spożycie żywności staje się pewną no, formą nie tylko pokrycia potrzeb żywnościowych organizmu, ale pewną formą spędzenia czasu, rozmów, dyskusji. Czasami te rozmowy się przedłużają, co widać po mnie, no ale no już takie jest życie. I to taki jeden wątek przy okazji. A
Korzystając z dzisiejszej obecności, chciałbym pogratulować organizatorom, bo rzeczywiście te targi nabierają takiej pewnej swojej specyfiki. Ważne, że jest tylu wystawców i są wystawcy z zewnątrz. Myślę, że płyną też określone nauki, bo dla przykładu wystawcy włoscy są pod jedną marką, a więc to daje pewną siłę finansową, ekonomiczną, organizacyjną do udziału w takich targach, kiedy się występuje wspólnie, a więc wspólne działania. Taki pierwszy wątek. Drugi, wiecie Państwo, import mogą robić małe firmy, ale eksport już trzeba robić w większym wydaniu, w większej masie i myślę, że ta aktywność naszego rządu, naszego ministra, a także wszystkich ministrów w Europie, w Unii, wszyscy szukają rynku zbytu i każdy jak może to wspiera eksport. Wspiera eksport, bo żeby po prostu zachęcić podmioty handlowe do wspólnych działań i żeby częściowo uczestniczyć w partycypacji tych kosztów, bo to są spore koszty. To drugi wątek. Trzeci wątek, na który chciałem wskazać, to problem uwarunkowań zewnętrznych. Że właściwie to, co się dzieje w rolnictwie, na rynku żywnościowym, coraz mniej jest zależne od wspólnej polityki rolnej, która jest to polityką europejską, działań poszczególnych państw, choć jedne i drugie działania są niezbędne, a coraz bardziej jesteśmy uzależnieni od uwarunkowań zewnętrznych. Globalizacja to rynek światowy. Na rynku światowym często ceny są określane nie do końca na giełdach w giełdowy sposób. Czego pewnie przykładem byłyby choćby te różnice w cenach, jakie były w ostatnim okresie w maśle. Ale jednak rynek światowy będzie wyznaczał ceny i będzie wyznaczał pewne przepływy. A więc w tym kontekście rośnie znaczenie WTO, choć ono w ostatnim okresie, ta aktywność i uznawalność przez wielkich funkcji WTO była mała. Natomiast rosło znaczenie tych porozumień dwustronnych. Wprawdzie ostatnio zahamował prezydent Trump porozumienie TTIP, które pewnie byłoby już podpisane, bo byliśmy na końcówce negocjacji. Wycofane zostały Stany Zjednoczone z TPP. Ale globalizacji się nie da zatrzymać. Nawet prezydent tak wielkiego państwa nie zatrzyma globalizacji. Może trochę opóźnić, skierować trochę na inne tory, ale ta globalizacja będzie następowała. A więc także w tym kontekście muszą następować wspólne rozwiązania, a także ujednolicanie standardów. A więc jest o czym mówić. Ja się zapędziłem, bo za chwilę będzie dyskusja. To zostawię sobie te tematy na później. A teraz chciałbym życzyć dobrych rozmów, kontaktów, porozumień. I myślę, że te targi nabierają, jak mówiłem na początku, mają swoją specyfikę, przez to mają swoją wartość. Jeszcze raz życzenia dla wystawców, także dla nas wszystkich, którzy będziemy oglądać, oceniać te przemiany, które następują w żywności, o czym też będziemy mówić później, czy w relacjach w łańcuchu żywnościowym, czy producent-konsument. Kończąc, jeszcze raz przekazuję gratulacje dla organizatorów i wszystkich Państwa serdecznie pozdrawiam. Bardzo dziękuję. Dzień dobry, witam jeszcze raz serdecznie na piątej już edycji targów World Food Warsaw.
Myślę, że nikogo z Państwa nie trzeba przekonywać, skoro tutaj jesteście razem z nami, że nic nie zastąpi spotkania twarzą w twarz, spotkania personalnego przedsiębiorców. Nieważne jak atrakcyjna strona internetowa, wartość takiego kontaktu jest nie do przecenienia. I to też od samego początku przyświeca nam jako misja w organizowaniu tych targów. Chcemy, aby targi World Food były dla Państwa platformą do właśnie tego typu spotkań, do spotkań biznesowych, spotkań twarzą w twarz, spotkań wartościowych, merytorycznych i takich, które wspomogą Państwa biznesy i będą oznaczać dla Państwa tylko i wyłącznie wzrosty. Przez wiele miesięcy przygotowujemy się intensywnie do tych targów, żeby dostarczyć Państwu właściwą jakość. Rezygnujemy też z pewnego typu odwiedzających, robimy to celowo, wolimy ograniczyć liczbę, natomiast zapewnić ludzi, którzy faktycznie związani są z branżą i z biznesem. Jestem pewna, że przez te trzy najbliższe targowe dni będziecie Państwo się wymieniać swoimi doświadczeniami, będziecie zapoznawać się z innowacyjnymi produktami i przede wszystkim rozmawiać ze sobą, spotykać się i wymieniać doświadczeniami. Życzę, aby wszystkie nawiązane w dniu dzisiejszym i w kolejnych dwóch dniach relacje zaowocowały w przyszłości nowymi kontraktami, nowymi biznesami i kontraktami na wysokie kwoty. Zapraszam też oczywiście do udziału w debatach, o tym jeszcze za chwilkę powiemy i zapowiemy, co będzie się działo dzisiaj. Natomiast w tym momencie tak naprawdę nie pozostaje mi nic innego, jak poinformować, że otwieram ostatnią edycję targów World Food Warsaw. I teraz od razu wyjaśnię, dlaczego ostatnią. Jest mi bardzo miło poinformować, że od przyszłej edycji, od roku 2019, zmieniamy nazwę na World Food Poland, ponieważ przez te 5 lat zmieniła się już troszkę formuła targów. Z roku na rok notujemy duże wzrosty i chcemy jeszcze bardziej się rozwijać i działać globalnie, stąd zmiana nazwy na World Food Poland. Imprezę uważaną za najważniejsze spotkanie biznesu spożywczego w Warszawie będziemy rozwijać nie tylko na całą Polskę, bo na całą Polskę jest już znane, ale również jeszcze bardziej międzynarodowo. Także już dziś proszę Państwa o wpisanie do kalendarzy przyszłorocznej edycji targów World Food. Wciąż pozostajemy ci sami, ale jednak trochę inni. Życzę pomyślnych targów.